się bardzo, że tak licznie przybyliście właśnie tutaj do nas, aby porozmawiać o Polsce, o przyszłości naszego kraju. Szanowni Państwo, wiem, widziałem, są moi koledzy też, którzy kandydują do Sejmu i tak, widziałem na pewno kandydata Kazimierza Ziobrę. Witam serdecznie. Czy jest? Przepraszam za to krótkie opóźnienie. Nasi goście już dojeżdżają, są w Jarosławiu, chcę powiedzieć, ale nimi dojadą. Ja Państwu przedstawię kilka ważnych tematów i w związku z tym będę chciał przedstawić króciutko nasz program Prawa i Sprawiedliwości. Drodzy Państwo, w związku z tym, że nasz program Prawa i Sprawiedliwości jest tak zaprojektowany, aby zmieniać Polskę na lepsze, tak aby dostosować ją do oczekiwań naszych obywateli. I w związku z tym, jak widzimy, już sama nazwa pokazuje, że Polska nowoczesna, taką chce Prawo i Sprawiedliwość, Polskę solidarną, taką również chcemy, tak również Polskę bezpieczną. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za to liczne przybycie i myślę, że wspólnie możemy zmieniać nasz kraj, naszą ojczyznę na lepsze. Myślę, że wspólnie nam się to uda, dlatego tak liczne dzisiaj przybyliście na nasze spotkanie. A jest to Oskar Kochan. Kochan, zapraszamy. Szanowni Państwo, pierwszy raz przychodzi mi stanąć przed tak szerokim auditorium mieszkańców Jarosławia i powiatu jarosławskiego. I za tę wspaniałą możliwość chciałbym podziękować gospodarzowi tego spotkania, panu posłowi Mieczysławowi Gorbie. Panie pośle, dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałbym zacząć od nauczania najmłodszych, czyli od uchronienia sześciolatków przed nieprzygotowanym rządem do tego, żeby się nimi zająć, bo tak trzeba o tym powiedzieć. Jest to jedna z najbardziej kontrowersyjnych decyzji tego rządu. Do rządu apelowali rodzice, apelowali eksperci. Rząd postawił na swoim i posłał sześciolatki do szkół. Do szkół nieprzygotowanych do tego, aby je przyjąć. Ponadto, żeby zmusić rodziców, żeby posyłali swoje dzieci do szkół, ograniczono podstawę programową do tylko 5 godzin w ciągu dnia. Kiedy doskonale wiemy, że większość z nas pracuje po 8-10 godzin dziennie i za te dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu trzeba zapłacić i to słono zapłacić. Średnio co miesiąc rodzice płacą po 200, czasem nawet 300 zł za dodatkową opiekę dziecka w przedszkolu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja do tego jeszcze powiem, że wtedy, kiedy w parlamencie powstał pierwszy raz wybranym, to w 2005 roku, 6, myśmy już przede wszystkim dla dzieci i młodzieży myśleli, co by zrobić, żeby im pomóc. A to przede wszystkim było, chodziło o obiekty sportowe. To wtedy powstał właśnie program Blisko Boisko, boiska wielofunkcyjne. One funkcjonowały przez 2 lata. Powstały w jednym roku 100, w drugim 200. I w związku z tym coraz bardziej infrastruktura sportowa się rozwijała. Ale w pewnym momencie wiadomo, że później po zmianie już rządów powstał nowy program ORLIK 2012. Dobrze, że on funkcjonuje, bardzo dobrze, ale to są nic innego, te boiska, te programy zostały połączone. To są te same boiska o tych samych wymiarach, co wcześniej. I w związku z tym, prawda, mamy nowy program, który już tych więcej funkcjonuje. I dobrze, bo i wiatra jest sporo i rozumiemy w różnej miejscowości, a w różnych gminach coraz więcej rozwijamy dla dzieci młodzieży. Też chcemy do programu inny program, taki, który będzie przede wszystkim wspierał drużyny sportowe. To jest bardzo ważne, czyli boiska pełnowymiarowe. A na dzień dzisiejszy tego nie mamy, bo na ulicach nie można rozegrać profesjonalnie zetecze. Są gitary. I dzisiaj nam będzie towarzyszył połowę aż do rana, bo to spotkanie ma się trwać. Zespół Family Power. Witam ich bardzo serdecznie. Witamy.
jesteśmy bardzo gościnni, więc powitajmy prawa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Że cuda się zniszczą, ale drodzy Państwo,
Myślę, że 4 lata doświadczeń, 4 lata obserwacji, 4 lata wyciągania wniosków to wystarczający czas, aby odwołać się do tego biblijnego, jakże mądrego powiedzenia, że po owocach ich poznacie, po owocach ich ocenić. Bo jakie to są owoce? Jakie są owoce rządu Platformy Obywatelskiej? Myślę, że najlepiej, tak najbardziej syntetycznie ujmuje je pytanie, jednocześnie brak odpowiedzi ze strony premiera, pytanie płynące z serca, pytanie rolnika, który doświadczył ciężkiego losu związanego z wydarzeniami, które działo się w polskim rolnictwie, w związku z zmianą aury i pogodą. Tenże rolnik przybył nieproszony na spotkanie, może PR-owskie spotkanie premiera Donalda Tuska i zadał mu bardzo proste pytanie. Jak żyć, panie premierze? I to proste pytanie nie spotkało się równie prostą, przejmującą odpowiedzią. Ten Donald Tusk, który tak pięknie potrafi mówić, ten Donald Tusk, który tak wspaniale opowiadał o cudach, ten Donald Tusk, który tak mówił o radykalnej poprawie życia, mówił nam to przez ostatnie 4 lata, okazał się być zupełnie bezradny wobec tak prostego pytania. Zdezerterował ludzi. Nie potrafił tam wyszła. Bo jesteśmy krajem, który musi nadgonić opóźnienia w Unii. Przecież pomaga się
słabszym więcej, silniejszym mniej, albo wcale. Taka jest zasada, na której jest budowana Unia. Więc czym oni mamią Polaków? Poza tym, proszę Państwa, no, jak się idzie negocjować i chce się wynegocjować 300 miliardów, to trzeba powiedzieć, że się idzie po 500 miliardów. Jak się chce 500, to się 300 wynegocjuje. Bo jak się mówi, że chce się wynegocjować 300, to się wynegocjuje góra 250. No, proste zasady. Każdy rozsądny człowiek to rozumie. Więc dzisiaj na potrzeby propagandy po prostu Polaków się oszukuje. Proszę Państwa, oszukuje się w wielu innych sprawach. Pana posła Mieczysława Golmy, kandydata do Sejmu, waszego krajana, a mojego kolegę, bo współpracujemy w Komisji Rolnictwa. Ja jako europoseł bardzo często biorę udział w Sejmowej Komisji Europejskiej, ale także rolnictwa w tych sprawach. Uczestniczymy razem w pracach zespołu rolnego Prawa i Sprawiedliwości. Więc o tych sprawach rolniczych chcę kilka zdań powiedzieć. I zacznę od tego, że one dotyczą całe wszystkich Polaków. To nie jest tak, że tylko rolnik ma się tym, że to tylko rolnika dotyczą te pieniądze unijne. One dotyczą całej Polski. Bo jeżeli dopuścimy do tego, że nasze rolnictwo będzie zniszczone, to cała Polska zapłaci za to straszną cenę. I prawdziwe pieniądze, które można i trzeba w Unii Europejskiej wywalczyć, to są przede wszystkim te pieniądze na rolnictwo. Kiedyś mnie taki jeden pan też w czasie kampanii wyborczej zapytał, kiedy mówiłem właśnie o tych pieniądzach na rolnictwo, to pan, który sprzedawał na straganie koszulę, zapytał mnie, no dobrze, ale co ja z tego będę miał? No ja wtedy temu panu powiedziałem, no będzie pan miał to, że jeżeli ten rolnik będzie miał trochę więcej pieniędzy, to kupi u pana jedną czy dwie koszule więcej. Poza tym będzie pan miał to, że jeżeli on dostanie więcej pieniędzy, to nie zbankrutuje. Bo jak zbankrutuje, będzie sobie szukał innego zajęcia. Może będzie sprzedawał koszulę, postawi tylko u pana drugi strach, a będziecie obaj sprzedawali. Tak, mówi, przekonał mnie pan, rzeczywiście to jest sprawa ważna dla nas wszystkich. I dzisiaj, proszę Państwa, Polska jest oszukiwana przez to, że, czy w ten sposób, że polski rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u zgadza się na dyskryminację polskich rolników. Może nie mamy tak wiele czasu, nie chcę przedłużać mojego wystąpienia, to powiem krótko, bo to się bardzo łatwo da wyliczeniami udowodnić. Gdyby polscy rolnicy dostawali na każdy hektar tyle samo pieniędzy, co rolnicy niemieccy, to już w pierwszych 10 latach członkostwa Unii powinniśmy dostać 120 miliardów złotych więcej. Jeżeli te dysproporcje się utrzymają przez następne 7 lat, do 2020 roku, to Polska gdzieś w stosunku do wsi niemieckich straci kolejne 70 miliardów złotych. I to są naprawdę, to są pieniądze, które jak się przeliczy na sytuację każdego gospodarstwa, 10-hektarowe gospodarstwo, na przykład, jeśli dziś na każdy hektar polski rolnik dostaje o 600 zł mniej niż rolnik niemiecki. Na 10 hektarach to już jest 6 tysięcy rocznie. Mieć albo nie mieć takie pieniądze, to jest być albo nie być rolnikiem. Przy porównywanych kosztach, przy gorszych u nas cenach płodów rolnych, to od tego zależy egzystencja, przyszłość polskiej wsi. Dlatego walka o wyrównanie tych dopłat rolniczych powinna być kluczową sprawą każdego polskiego rządu. Jarosław Kaczyński zapowiedział jednoznacznie, że wszystkie, jeśli będzie premierem, jeśli będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości, wszystkie instrumenty prawne, polityczne i prawne zostaną użyte, żeby tę sprawę doprowadzić do końca. Obecny rząd już niestety nad tą sprawą wywiesił białą flagę. I tą flagę trzeba będzie zdjąć i po wygranych wyborach przeprowadzić prawdziwe negocjacje po to, żeby polscy rolnicy mieli równe prawa, bo Polacy zasługują na więcej. Proszę Państwa, mam gorącą prośbę, jeśli Państwo oczywiście tylko byście pozwolili i byście chcieli posłuchać naszego przyjaciela serdecznego, pana posła Mieczysława Golmy, gorąco chciałbym go zaprosić za instrument, żeby to nie było, tylko tak, że mówi się, że muzyk, chcielibyśmy zgadzać.
Wszystkim obecnym na tej liście życzę sukcesu, trzymam za nich kciuki, choć sami, czego
to nie będę chciał przed Państwem, gdybym tu głosował, skreślił ten numer 14, ale to zobaczę, że mam 3 bardzo jeszcze. Ale cokolwiek Państwu również raz wybieracie, wybierzcie listę Prawa i Sprawiedliwości i życzę nam wszystkim, byśmy się mogli spotkać tutaj, może na kolejne zaproszenie, Mietka tutaj razem i świętować zwycięstwo. Bardzo dziękuję. Serdecznie Wam dziękuję. Proszę przyjąć wywiad od nas. Wszystkiego dobrego.